Halloween Kills, czyli kolejny rozdział przygód Michaela Myersa, jest to dokładnie taki sam film jak każda kontynuacja, kiedy to postanowiono zmieniać linię czasową. A przypomnę, że ten film to już jest piąta linia czasowa na przestrzeni 12 filmów, więc rzeczywiście bardzo dużo, bardzo dużo się zmienia. I przyznam szczerze, nie, w o konie w nie będę omawiał. Kiedy Film był zapowiedziany, no bo wiadomo, że był Halloween, Halloween Kills i za rok będzie Halloween Ends. Bardzo czekam na ten film. Obejrzałem pierwszą część, wow, super, podobało mi się co Green zrobił, bo rzeczywiście wyciągnąć coś fajnego, ciekawego z 11. części, oczywiście mowa o poprzednim filmie, to było coś nowego, więc... Udowodnił mi, że umierze, że potrafi, że jest w stanie zrobić dobry, rzeczywiście fajny, ciekawy, sensowny film. Tym bardziej czekałem, bo oczywiście powrócili wszyscy starzy, albo większości starzy naszych dobrych znajomych, bo jest Jamie Lee Curtis w roli Laurie Strode, jest John Carpenter w roli, co prawda, producenta, ale również jest. Pojawia się, chciałem powiedzieć, dr Loomis, co prawda, nie Donald Pleasence, ale o tym będzie za chwilę. Niestety nie udało się wszystkich ściągnąć. Próbowano ściągnąć Polarada, ale oczywiście, no, oprócz tego, że jest teraz mega wielką gwiazdą, chciał jak najbardziej, ale no niestety powiedział bardzo chętnie, panie i panowie, ale kręcę kolejny film z cyklu Ghostbusters i nie mogę. Więc tutaj się nie udało. Kilka innych osób niestety nie mogło wrócić, ale dużo, dużo osób powróciło i to jest naprawdę wielka siła tego filmu. W ogóle Jamie Lee Curtis występuje po raz szósty i jest osobą, oczywiście oprócz Michaela Myersa, która się najczęściej pojawia w serii Halloween. Rzeczywiście oprócz niej tylko dr. Loomis bodajże pięć razy się pojawił na przestrzeni całego cyklu. Mówię, to jest piąta linia czasowa, więc nie ma znaczenia, że Jamie Lee Curtis została już pociachana, zabita przez Michaela i tak dalej, tutaj ta część jest to jedynka, oryginalny film Johna Carpentera Halloween z 2018 i ten. To co było po środku jest dekanonizowane, nie istnieje, nie ma znaczenia. Czy naprawdę nie ma znaczenia? Co? To jest bardzo dobre pytanie, panie Skruch. Otóż zaczynamy z grubej rury i to mi się już spodobało, bo film się zaczyna w momencie, kiedy się kończy poprzednia część i to było coś fajnego, coś oczywistego, coś normalnego. Z kolejnym, z Halloween Ends miało być również tak samo, ale reżyser z nie, zrobimy to inaczej rzeczywiście. Tym bardziej, że filmy miały być kręcone od razu, razem, jeden po drugim, ale stwierdzono, że ten film jest ogromny, rzeczywiście mnóstwo rzeczy, mnóstwo ludzi, mnóstwo lokalizacji i tak dalej, nie jesteśmy w stanie logistycznie w obecnych czasach tego ogarnąć, więc spokojnie zrobimy przerwę i Akcja Halloween Ends będzie się rozgrywała kilka lat później, po wydarzeniach z tejże, z tejże części. Ale o tym będzie oczywiście za rok, tak chyba za rok, bo wtedy ma, ma właśnie wyjść trzecia część trylogii Grina, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale jest mnóstwo rzeczy, które mi się bardzo podobają. Mówiłem wcześniej, że jest Donald Pleasence. Tak, inaczej. Pojawia się doktor Lumis, Grany jest przez Toma Jonesa Jr. Okazuje się, że jest bardzo podobny do doktora y, Lumisa, czyli do Donalda Pleasensa, i stwierdzono, że. Okej, okay, to będzie fajny pomysł. by to zrobić komputerowo, ale woleliśmy to tak w ten sposób ugryźć. Dodatkowo głos jest Kolina Mahana, który oczywiście wcześniej w poprzedniej części również wcielił się w doktora Lumisa głosowo, tylko i wyłącznie, więc jest to zrobione w ten sposób, bo mamy retrospekcję, no więc jakoś to musiało być rzeczywiście ugryzione. I popatrzmy, mówię, o, proszę bardzo, jest pięknie, jest dobrze, rzeczywiście, jest super świetnie. O, oczywiście mamy, mamy klasyczną już w tym momencie muzykę, muzykę z Halloween. Na początku, kiedy mamy czołówkę, pojawia się 12 dyni halloweenowych. Czemu 12? Ponieważ to jest 12 część, więc rzeczywiście to było dobre, ciekawe, sensowne. Technicznie film jest bez zarzutów, bo nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek temu filmowi w tym aspekcie można było dodać, no ciężko, trudno darmo. Film wysokobudżetowy, rok 2021, dokładnie wiesz, jak, jak jest. Ale im głębiej w las, tym chciałoby się powiedzieć więcej drzew, a tutaj się okazuje, że jest tartak. I tego nie ma. To jest 12 część. Ja cały czas się obracam, że tak powiem, w, no, w, tym, w tym świecie, w tym uniwersum Michaela Myersa, w tym uniwersum Halloweenowym i nie wymyślą na nowo koła, bo nie ma takiej możliwości, ale chciałbym, żeby dodali u Ciebie coś więcej, tak jak było przy okazji poprzedniej części, żeby tę y, fabułę, żeby tę serię posunąć do przodu, żeby to nie było tylko i wyłącznie, a zabili go i uciekł. Nie. Jeżeli jesteś fanem. Fanką, tylko i wyłącznie slasherów, gdzie będą ginęli ludzie bez jakiegokolwiek pomysłu, w dziwaczny, ciekawy, inny sposób, taka, brońsiaka i owaka, to jak najbardziej. To jest film dla Ciebie. Aczkolwiek, jeżeli oczekujesz tyle, tyle, o, to, to, tyleczkę, naprawdę, fabuły, to się zawiedziesz. To jest horror, więc oczekiwałbym, żeby cokolwiek straszył. Nie jest to opętanie i tak dalej, więc nie będzie klimatu, nie będzie jakiegoś wyczekiwania. Będą straszaki. No nie będzie. Straszaków tutaj w tym, w tym nie ma. W tym filmie nie ma w ogóle ani jednego straszaka. Dobra, i tak. Film jest ach, koszmarnie, koszmarnie, no przewidywalny, bo idzie nasz główny bohater i tam są drzwi. Główny bohater. Tam coś może być, będzie w tych drzwiach. Co się dzieje? Z drzwi coś wyskakuje. Okej, okay, idziemy dalej. O, Michael Myers schowa się w tych. Na mnie się tutaj, bo tak wiadomo. I co? Michael Myers chowa tam. Jest po prostu padaka w tym aspekcie. Na początku, kiedy zobaczyłem i mówię, o, to jest fajne, ta scena mi się podoba, ponieważ tutaj ktoś kogoś próbuje udusić stetoskopem, a to było już grane w poprzedniej części w Michaela, więc to jest pewny ukłon i tak dalej. To jest kolejna rzecz i kolejna i kolejna i nagle się okazuje, że tych rzeczy nie jest wie, trzy, tylko jest 500 tysięcy. I każda scena jest złożona z takich ujęć. I tak sobie myślałem, ale zaraz, 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 skoro wszystko, co było po pierwszej części, zostało usunięte, no to możesz złożyć hołd, cytując jedną drugą scenę, ale nie wszystkie. Każda scena, wszystko niemalże, co tutaj się dzieje w tym filmie, to są sceny wyjęte z, po z poszczególnych scen filmów Halloween. Po drodze, które były od jedynki do do poprzedniej części. Na przykład maski, które te dzieciaki noszą na początku zostały wykonane przez firmę Silver Shamrock, która to oczywiście wyprodukowała maski w trzeciej części Halloween i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, okay, no to chyba reżyser pomyślał taka będzie fabuła. Okej, okay, no zrobimy tak, że Michael Myers żyje, bardzo zaskakujące, i on zabija ludzi. I tyle. Taka będzie nasza fabuła. I taka jest fabuła tego filmu. I... Postanowił, ok, skoro tak mamy, no to weźmiemy tę scenę z, z Halloween 4, to z Halloween 6, z Halloween 2, z Halloween 84,5 I tak na dole tutaj w ogóle nie ma oryginalności, nie ma nic fajnego, nie ma nic ciekawego Nie ma czegokolwiek, co by sprawiło, że ja chcę obejrzeć kolejny film Ja chcę obejrzeć kolejną część przygód Michaela Myersa Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, chcę obejrzeć kolejny film o psychopatycznym zabójcy Jakoś to brzmi dziwnie, ale rzeczywiście dokładnie wiesz o co chodzi. I muszę przyznać, że bardzo tym byłem zniesmaczony. ale mówię spokojnie, spokojnie skruch, może się czepiasz, może coś więcej w tym filmie będzie? Może będzie. Oczywiście, że jest. Na przykład maska, którą tutaj Michael Myers nosi, jest to nowa, no, łatwo się można myśleć, ale rzeczywiście odwzorowano to, co było w poprzedniej części, plus to wszystkie, te wszystkie te efekty nałożono na, na maskę, którą wykonano jeden do jednego. Porównanie do pierwszej części, do filmu oryginalnego Johna Carpentera, więc jak najbardziej to było dobrze, dobrze zrobione. Dodatkowo Kyle Richards, czyli Lindsay Wallace, w trakcie jednej z, z bujek, jednej z akcji, miała złamany nos. Nie, nie powiedziała nic, spokojnie, powiedziała, ok, trzeba dograć do końca, musi być mocno dobrze teraz. Teraz, teraz, teraz! Skręci, Nakręcili scenę, reżyser powiedział, ok, mamy to, to na... Panowie, no, no to teraz przerwa, bo mam kiedy bone złamany i chyba muszę pojechać do szpitala. Więc rzeczywiście poświęcenie w Pełnym aspekcie tutaj w tym filmie było, ale kilka rzeczy nie udało się zrobić. Prawdziwy, oryginalny dom, którym y, był kręcony film Johna Carpentera, jak najbardziej istnieje, jest dostępny. Można go zobaczyć, ale w tym momencie znajduje się tam tak naprawdę broker, agencja ubezpieczeniowa, no i właściciel nie niespecjalnie, niespecjalnie zainteresowany, w ogóle ponoć są tabliczki, tabliczki wielkie, jeżeli jesteś fanem Michaela Myersa, proszę nie wchodzić na ganek, nie robić sobie zdjęć, dziękujemy bardzo, nie jesteśmy zainteresowani, to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, no ale w okolicach Halloween dzieciaki, ludzie przebierają się za Michaela Myersa i ciachają zdjęcia, totalnie zero, zero szacunku dla nich, ale przynam szczerze, że poza pojedynczymi, o, jeszcze zapomniałem, Jamie Lee Curtis, Cymes, no naprawdę Cymes, no ale trudno darmo, żeby aktorka z takim doświadczeniem, która wciela się szósty raz w tę samą rolę, która tak naprawdę ją stworzyła, no bo to był niemalże jej debiut, która przez te wszystkie lata jakoś rosła z tą pozorem, nie była świetna, ale poza tym w tym filmie nie ma nic. Ja naprawdę nie oczekiwałem Mount Everestu, horrorów, ale chciałem, żeby choć troszkę. Był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy Czemu ten Michael Myers yy, tych ludzi, ludzi zabija Albo nie przynajmniej nie będą to głupie głupoty Naprawdę masakryczne Bo to co mogłoby ujść w latach 80., Może na początku 90., Tutaj nie ma szans Jest pusty dom O, tam może by coś się dziać hmm. To ja idę sam, ale pójdziemy sam Nie, 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 pójdę sam, dam sobie radę Coś skrzypi w domu u góry Spokojnie, dam radę I gościu wyciąga dosłownie nóż do jabłek Z takim ostrzem i tak dalej, i tak dalej. Uciekajcie do domu, bo, bo ktoś tam was dorwie. Nie, ja nikt nas nie dorwie. Dwie sekundy później... No, po prostu masakra. To, co mogłoby ujść płazem... 20, 30 lat temu, teraz takiej możliwości nie ma, bo już widzieliśmy pierdyliard slasherów, 200 tysięcy odcinków o Freddim, o Jasonie, o Chuckim, o Leatherface'ie i tak dalej, i tak dalej, więc to już w tym momencie jest wszystko sztampa, ale mówię, jeżeli chcesz, tylko i wyłącznie, żeby krew lała się na prawo i na lewo, żeby ginęli ludzie w przeróżny sposób, w dziwny sposób, żeby ginęli co kilka sekund, bo to jest rzeczywiście część, w której ginie najwięcej osób do tej pory z wszystkich wszystkich odcinków serii Halloween, to to jest jak najbardziej dla Ciebie, aczkolwiek jeżeli wymagasz odrobinę taką odrobinę fabuły, to będziesz bardzo zawiedziona, tudzież zawiedziony. I ja przynajmniej szczerze czekałem na ten film i to też jest duży zarzut w ich y, kierunku, ponieważ mieli przez pandemię mieli mnóstwo czasu rzeczywiście, żeby dograć wszystkie rzeczy. Jeżeli coś nie pasowało, to można to było y, poprawić, dlatego ja ten film odradzam. Wiem, to jest Halloween oczywiście i y, wpisuje się w drugie części, bo pierwsza część Johna Carpetera rewelacyjna, druga, delikatnie mówiąc, słaba. Pierwsza, nowa wersja Roba zombiego fajna, druga, delikatnie mówiąc, słaba. Tutaj również tak samo jest. Czy obejrzę trzecią część? Oczywiście, że obejrzę trzecią część. Jak najbardziej obejrzę Halloween, Halloween Ends, który wyjdzie za rok. Ma być właśnie również w październiku 2022. Akcja ma się toczyć kilka lat po wydarzeniach z tejże części. Ma być oczywiście wplątana w to wszystko pandemia, więc to, to również ma jakoś tam się przyplatać. Dodatkowo Universalowi dostało się po Dupsku za to, że w tym samym momencie, jak film wszedł do kin, Film pojawił się na PIKOK-u, czyli na, na platformie streamingowej. Akurat to nie był ich pomysł, tylko pomysł Jasona Bluma, faceta, który jakiś czas temu wyprodukował i wpuścił do kin film pod tytułem Freaky i film sobie nie poradził. Ale to rzeczywiście była pandemia i tak dalej, wszystkie te sytuacje. I niekoniecznie on stwierdził, nie no, musimy jakoś to zrobić, więc dla wszystkich... Wrzucimy go do kin i na 60 dni wrzucimy go na pikoka. Każdy, kto będzie chciał obejrzeć, będzie mógł tam za kilka kilkanaście dolarów wykupić tenże, tenże film i obejrzeć go sobie w, w zaciszu domu i będzie wszystko rzeczywiście super ekstra fajnie, i tak dalej. Śmiem polimerzować, jakby powiedział Piotr Bałtroczyk, dla mnie jak zawsze kino to jest kino. Film jak najbardziej nie najgorzej sobie radzi yy, w kinie no, niedługo Halloween wiadomo, na całym świecie świętowane to jest 12 część Michael Myers, który jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo znane imię i nazwisko na całym świecie. Wie więc, y, czy będzie sukces kasowy? Na pewno się film zwróci. I czy będzie sukces artystyczny? Nie. Nie będzie. Jak dla mnie jest to film słaby, którego naprawdę nie polecam. Jeżeli chcesz obejrzeć dobry film z serii Halloween, w opisie będzie link do oryginalnego filmu Johna Carpentera. Możesz zobaczyć, bo tamten film naprawdę się w ogóle nie starzeje. A jeżeli Tobie podoba się ta recenzja, to udostępnij o swoim znajomym właśnie teraz. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo. Wiem, że ten odcinek kultowych horrorów jest bardzo nieoczywisty, bo poza grafikiem, no ale wiadomo, seria Halloween już jakiś czas temu pojawiła się w kultowych horrorach, więc stwierdziłem, że to jest logiczne, że dodam tę część oczywiście do y, tego cyklu. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć!